Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Guliasz i dzisiaj opowiemy sobie, o co chodzi w grze Ghostmaster. Jest to gra wydana w 2003 roku przez Empire Interactive i wyszła ze studia Sick Puppies. Ghostmaster jest to gra strategiczna z elementami logicznymi i najprościej rzecz ujmując, wcielamy się w Władcę Strachów, którego celem jest za pomocą duchów wystraszyć wszystkich śmiertelników. Rozgrywka przedstawia się następująco. Wybieramy misję i oglądamy krótkie wprowadzenie. Następnie przechodzimy do ekranu, w którym wybieramy duchy, które pomogą nam w naszym nawiedzaniu. Naszym podstawowym surowcem jest plazma, którą wykorzystujemy do mocy naszych duchów. Jej maksymalną wartość zwiększamy poprzez przerażenie śmiertelników. Im więcej ich się boi i im bardziej są przerażeni, tym więcej mamy plazmy do dyspozycji. Mając do dyspozycji odpowiednią ilość plazmy, zaznaczamy naszego ducha i wybieramy, ile chcemy mu tej plazmy przeznaczyć. I on od tego momentu będzie używał wszystkich mocy, które łapią się na dany ustalony przez nas pułap. A moce są najprzeróżniejsze, począwszy od zwykłych, które mają po prostu wzbudzić strach, po takie, które kontrolują umysły śmiertelników oraz takie, które zwiększają ich wiarę w siły nadprzyrodzone. W trakcie nawiedzania możemy podejrzeć kartę postaci, że tak to określę, naszych śmiertelników. Możemy podejrzeć ich krótki życiorys i sprawdzić, jakie mają statystyki. Każdego śmiertelnika charakteryzują trzy wskaźniki. Jest to przerażenie, szaleństwo oraz wiara. Przerażenie, czyli jak bardzo dany śmiertelnik się boi. Jeśli osiągnie pewien pułap, po prostu ucieka z naszej lokacji. Szaleństwo, no to jak bardzo siadło mu na głowę po naszych działaniach. Ostatecznie popada w szaleństwo. Natomiast wiara jest to wskaźnik, który mówi nam, jak bardzo dana osoba wierzy w zjawiska paranormalne. Im wyższa wiara, tym skuteczniejsze jest nasze przerażenie. Śmiertelnicy mają też pewne fobie, czy to uświadomione, czy nieuświadomione, które określają, czego dany śmiertelnik się boi najbardziej i co będzie go szczególnie przerażało w porównaniu do innych śmiertelników. Jeśli chcemy przyzwać ducha, nie możemy tego zrobić gdzie chcemy. Są duchy, które możemy przyzwać tylko w pomieszczeniach, są duchy, które możemy przyzwać w przejściach, ale zdecydowana większość duchów wymaga jakiegoś przekaźnika. Żeby związać go z tym przekaźnikiem, po prostu bierzemy ducha i związujemy na przykład z jakimś elektrycznym przedmiotem w przypadku duchów opartych na elektryczności, czy to w przypadku najsilniejszych duchów przedmioty związane z jakimś morderstwem. W każdej misji mamy możliwość zdobycia nowych duchów, ale żeby to zrobić, musimy je uwolnić, a to sprowadza się do właśnie tych prostych zagadek logicznych. Duchy nam podpowiadają, co zrobić, żeby je uwolnić, najczęściej bezpośrednio. Chyba dałbym radę wcielić się w jakiegoś śmiertelnika, gdyby tylko któryś z nich podszedł wystarczająco blisko. A czasami niekoniecznie. Tytuł charakteryzuje wszechobecne poczucie humoru. Począwszy od nazw duchów, takich jak Luźny Trybik, czy mój faworyt, Jeździec bez głowy, który nazywa się Luźna Główka, poprzez imiona śmiertelników, nazwy mocy, wygląd samych duchów, tego jest naprawdę sporo. Ponadto w tytule znajdziemy mnóstwo nawiązań do popkultury, które zostały na swój charakterystyczny, luźny sposób sparodiowane. Wśród tytułów, które się znalazły w tym gronie, możemy wymienić na przykład Z Archiwum X, Blair Witch Project, Pogromcy Duchów, Jeździec bez głowy, Full Metal Jacket, Duch, Arszenik i Stare Koronki, a także, co należy wspomnieć, w polskiej wersji nasi policjanci noszą imiona nawiązujące do popularnego serialu 13 Posterunek. Wszystko jest takie absurdalne. W tytule irytowało mnie jedynie to, że w trakcie misji, w których musimy skłonić śmiertelników do działania, po prostu nie chcieli z nami współpracować tak, jakbyśmy chcieli. Śmiertelnicy weszli do piwnicy, ale są tak spostrzegawczy, że nie zdołaliby znaleźć wideł w stogu siana. Osobiście uważam, że grę można przejść w około 8 godzin, maksymalnie do 10.
Jest to tytuł zabawny, w który się naprawdę bardzo przyjemnie gra. Luźny klimat, wszelkie nawiązania i wszechobecne poczucie humoru. Myślę, że warto się tym tytułem zainteresować. Serdecznie wam ten tytuł polecam. To był Ghostmaster, ja byłem Guliasz. Dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Podczas gdy grupa młodych śmiertelników szykuje imprę, trzech społecznie nieprzystosowanych osobników urządziło w piwnicy seans spirytystyczny. Oczywiście to tylko młodzieńcze wygłupy. I mieszkańcy akademika są przekonani, że nie zdołają wywołać duchów. Pokaż im, jak dalece się ma.